Dzień dobry kochani, witamy Was w kwietniu. Za nami Wielkanoc, przed nami wybory. O ile oczywiście nie zdąży zmontować materiał na czas, tak wcześniej nagrywamy przed wyborami samorządowymi. W międzyczasie przybyło nam trochę wspierających zarówno na Patronite, jak i na YouTubie, za co chcieliśmy Wam złożyć serdeczne Bóg zapłać kartą kredytową. Serdeczne, Bóg zapłać. Bóg wam w dzieciach wynagrodzi za te hojne dary. W polu, niech wam Bóg w polu ziemniakami wynagrodzi. A w dzisiejszym materiale katolickiego przeglądu prasy dowiecie się, czy przypadkiem nie na darmo poszliście do kościoła, a także jak katolik powinien głosować w wyborach oraz że ksiądz Michał Olszewski został aresztowany. Zapraszam. Wielkanoc wielu Polaków, oprócz tego, że ma wolno od pracy, udaje się do kościoła, zarówno w pierwszy, jak i w drugi dzień świąt. Jednakże, jak się okazuje, według prawa kanonicznego, paragraf pierwszy zapisu numer 1246 tegoż kodeksu, nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy świętej w lany poniedziałek. Surprise, 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 surprise! Według prawa kanonicznego, do obowiązków katolika należy uczestnictwo we mszy w każdą niedzielę, a także 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc i Boże Ciało są to święta ruchome, 15 sierpnia, 1 listopada i 25 grudnia, czyli 26 grudnia. Nie. Też nie musicie iść, jeżeli jesteście katolikami, jeśli nie, to możecie w ogóle mieć to gdzieś. No cóż, jednak biskupi zachęcają do udziału w mszy podczas drugiego dnia świąt. No nie, Wojtuś, jak ty byś się czuł? Jakby, nie wiem, przykładowo, mówię hipotetycznie, uruchom wyobraźnię. No. Mama ci każe iść do kościoła, musisz wstać rano, no bo jest tam drugi dzień nie świąt. No dobra, ale mówię, od czego masz wyobraźnię? Mówię, okej? Okay? No po prostu, no idź do tego, męczy ci się po prostu, no idź do tego kościoła, wstajesz, idziesz do tego kościoła, ubierasz się no. I wiesz, marnujesz, to, znaczy spędzasz tą godzinę. I potem pod koniec ksiądz mówi, no fajnie, żeście przyszli, ale w sumie nie musieliście, bo dzisiaj nie trzeba, bo z drugiej strony, rozumiecie? No ja bym się czuła po prostu oszukana. Byłbym rozwścieczony. No. Rozwścieczony no. Z tego względu, że no, zmarnowałem swoją godzinę z życia. Tak, mogłem jak nie poświęcić na przykład na odpoczynku. No. Przykładowo. Znaczy w kościele też można spać w konfesjonale na przykład. No to w konfesjonale, to... Wiesz, jak jest taka msza, że tam... Nikt. Weszłabyś do takiego konfesjonału? Nie. Przy tym, na przykład jakby tam było dużo osób. Znaczy jakby się bardzo chciało spać i nie, wiedziałabym, że mnie nikt nie zauważył, to bym weszła. Ja potrafię spać w różnych miejscach, naprawdę. Okej, okay, ale... Ja jestem jak znaczy, ja mam inne takie jakby... Wspomnienia związane z konfesjonałem, ale okej. Okay. Nie no, jakby jest takie przekonanie wśród Polaków, że ten drugi dzień świąt też jest obowiązkowy dla katolików, a to nie jest prawda. Tym bardziej, że bardziej to jest takie pogańskie święto. No, bo no lany poniedziałek, tak. No ale po prostu przedłużenie sobie wolnego. No to już... To zawsze spoko. To już przeważnie. Ja pracowałam. No ja jestem przodownikiem pracy, to jest stan umysłu po prostu. Okej, okay, no więc tak zwany drugi dzień świąt wcale nie ma obowiązku. Czy katolicy? Tak, nie, oczywiście, ale możecie taką ciekawostkę swoim katolickim ziomkom przekazać, że... Wiesz, że nie musiałeś do kościoła. Think. No. Najlepiej to jest w ogóle nie chodzić. No. Wiesz, ile to jest w roku czasu? No tak. Jakie to jest godzina? Załóżmy, że 2 godziny, bo zanim się ubierzesz, umyjesz tyłek, zęby, pójdziesz zanim wiesz, zapakujesz. Zanim dojedziesz, zaparkujesz. Tak. Zanim cię wypuszczą te dzikie tłumy z kościoła. Tak. Jak jest jakaś procesja. A potem po kościele to jeszcze spotkasz jakiś znajomy. Tak, i oni cię pytają, jak dzieci. O, Grażynko, jak tam u ciebie? Jak tam w pracy? Jak tam ta święconka? Zrobiłaś może jakiegoś serniczka? Może mnie poczęstujesz? Tak. Może wpadniecie do nas? Nie, no, dziękuję. Muszę iść na spotkanie. Tak, mi się wiesz co, zostawiłem czajnik. Na gazie. To jest logiczne. Mam spotkanie, jak odmawiać. Na gazie. Mam spotkanie, jak odmawiać ludziom, którzy mnie nie interesują. Tak. Bardzo cię przepraszam, muszę już iść. No tak, jeżeli nie chodzicie do kościoła, oszczędzacie czas i pieniądze. No to teoretycznie nie ma obowiązku kładzenia na tace, dawania na tace.
No ale razy cztery. Wszyscy tam, z tego co pamiętam, to czy dawałaś nawet te razy dwa, no powiedzmy, że oszczędzacie 100 godzin w roku. Wiecie, co można zrobić w 100 godzin? Ale to teraz zrobiłeś same niedzielę, tak? Nie, też tam jeszcze dodałam. Dobra. Zależy, wiesz, że jedna msza, powiedzmy, trwa 45 minut. Jak ten pójdziesz gdzieś z jakiegoś małego kościoła, nie, że tam nikogo nie będzie. To księdza też się nie chce. Mhm. A nie wiem, pójdziesz, wiesz, jakieś takie święto z pompą, nie? Dużo, nie wiem, jakiś ślub. Wiesz, ksiądz czyta tę mszę po prostu pół godziny. Czyta to kazanie wygenerowane przez jakiś kreator, czy przez sztuczną inteligencję. Ale jest pewna alternatywa. Do czego? Są przecież te nabożeństwa transmitowane w internetach. Czyli to teoretycznie możesz sobie leżeć na przykład w łóżeczku. Spać. Jeszcze tam, wiesz, żeby się przebudziłeś i tam na przykład sobie ustawić przykładowo na telewizor, żeby się włączył o określonej porze. I z określoną stacją na przykład. Ja myślę, że to jest niedozwolone przez episkopat. Chyba, myślę, że podczas pandemii. Ale z drugiej strony, to w jakim w takim razie celu transmitują tę mszę, skoro to jest niby miałoby być dla starszych i dla chorych. Albo dla tych, co wiesz, że no, miałeś już, wiesz, wyjeżdżać, ale nagle... Czyli jest to dozwolone, ale w określonych przypadkach. Tak, mi się wydaje. Ale w ogóle ciekawe jest to, że jestem generator kazań i jestem ciekawa, jakby wyglądało takie kazanie wygenerowane przez Wojtka. Okej, może w takim razie przejdźmy do wyborów samorządowych. Jak miało to miejsce w tamtym miesiącu i w każdym innym miesiącu, nie wiemy, kiedy ten film zostanie zmontowany. Ale przed wami, moi kochani bezbożnicy... Ciężkie życiowe wybory. Tak, wybory Zofii. Różne wybory w następujących miesiącach i latach, więc przygotowaliśmy razem z Episkopatem Polski uniwersalny poradnik, jak głosować. Otóż Konferencja Episkopatu Polski wydała Vademecum Wyborcze Katolika, a w nim zasady, którymi powinna kierować się osoba wierząca przy wyborach. Należą do nich m.in. obowiązkowe uczestnictwo w wyborach. Znaczy, jak dla mnie to jest trochę bez sensu, bo tak Kościół się wpiernicza w politykę, wiemy, ale według Ewangelii Mateusza oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. Więc jakby myślę, że Kościół powinien, będąc w zgodzie z pismami... Ze świętymi swoimi księgami. Tak, ze świętymi księgami, powinien raczej promować taki model, że Bóg to jest władza ustawodawcza, no wiadomo, nakazy i zakazy i tak dalej, wykonawcza i sądownicza, a jego ziemscy przedstawiciele, no to kler. A nie powinien raczej promować tego modelu właśnie... To, że ma obowiązek, to mnie jakoś tak nie bardzo... To znaczy, żeby nie było, ja się bardzo cieszę, że Polacy... Są zachęcani. Tak, że coraz częściej, coraz większa jest ta frekwencja. Tak. Także ja się z tego cieszę, ale nie wydaje mi się, że to jest jakiś... że to pochodzi po prostu z doktryn katolickich. Co mnie w ogóle zastanawia... Więc nawet nie zastanawia, co oburza sam fakt, że taki dokument w ogóle wyszedł. Wiesz, zarówno teraz, jak i przed tymi wyborami w tamtym roku. No bo, tak jak mówiłaś, całkowite zaprzeczenie temu, tym naukom kościelnych. Tak, że moje królestwo nie jest z tego świata. Dokładnie. Przepraszam. Moje królestwo nie jest z tego świata, czyli katolicy powinni... Kościół katolicki powinien się zajmować, ma obszar swojej wiary. Swoje poletko. Tak, który powinien... poletko, wielkie, ogromne pole. Tak, którym powinien się zająć, a nie zajmować się rzeczami takimi jak polityka. Bo to jest... Ale wiesz, Kościół od czasów Cesarstwa Rzymskiego, czyli praktycznie od początku istnienia instytucji Kościoła, zawsze się wpisał w politykę. Dokładnie. A nie powinien, jakby nie mówię tego, mówiąc obiektywnie, prawda, bo to nie jest moja opinia, czy twoja opinia, czy opinia pana Józka spod sklepu, tylko to jest po prostu na podstawie ich świętych pism.
że powinien być neutralny wobec polityki. Tak, przede wszystkim nie jest obiektywne, tylko jest ukierunkowane na, w jednym kierunku, bardziej oczywiście tym mocno prawicowym. Oczywiście, tak. Nawet nie można tego nazwać w ogóle jakimkolwiek centrum. Tak, no mamy takie zapisy. Co tam mamy? Oczywiście, klasyk, brak poparcia dla prawa aborcji i eutanazji. No nie wiem, tutaj ja też nie jestem, wiesz, no myślę, że mogę troszkę prywaty wrzucić. Ja też nie jestem zwolenniczką wykonywania aborcji, na przykład jakiejś małolaty, która po prostu wpadła. To nie o to chodzi. Ale jeżeli jest sytuacja, gdzie naprawdę zagrożenie życia kobiety, no to tak naprawdę wy uśmiercacie te kobiety, pośrednio, ale jednak. Albo eutanazja, też jestem za życiem i też uważam, że wiesz, medycyna człowiek, idzie do przodu. Człowiek ma wolną wolę, to powinien decydować raczej. No tak, ewentualnie jeżeli zgrzeszy, no to będzie szło na jego konto. No właśnie, tak, więc każdy jest żeglarzem starym i okrętem. I rybą. Więc no tak powinno być, tak. Ktoś chce sobie odebrać na przykład życie, bo nie jest zadowolony, co się dzieje na tym świecie i ma jakieś problemy, no to oczywiście powinno się mu pomóc i udzielić pomocy w inny sposób. Tak, tej pomocy takiej psychologicznej. Tak. No aczkolwiek, no czy nie wiem, są ludzie na przykład, którzy nie wiem, są podłączeni do respiratora. Tak, no są warzywami. Tak, którzy stanowią autentycznie bardzo duży problem dla swojej rodziny. Tak, i sami też cierpią, odczuwają bardzo dużo bólu i psychicznego, i fizycznego. Chociażby z tego szacunku takiego. Tak, też to mi się wydaje, że to z ludzkiej takiej moralności, tak samo... Nie wiem, z miłosierdzia nawet. Z miłosierdzia, tak. Ze współczucia, z empatii. Tak, z empatii. Żeby ta osoba po prostu nie cierpiała. Tak, żeby nie cierpiała. Więc ona też... tak samo jak bliscy, tak. Też, ja absolutnie nie jestem zwolenniczką czegoś takiego, że nie będziemy chorych ludzi utrzymywać na koszt państwa, absolutnie nie. Ale jeżeli naprawdę tylko w ten sposób można tej osobie ulżyć w cierpieniu naprawdę, bo to już nie jest, że on stanie na nogi i nie wiem, zostanie koszykarzem, to nie o to chodzi, tylko naprawdę ulżenie, ten gest miłosierdzia, gdzie człowiek sam nie jest w stanie zażyć trucizny, czy skoczyć z okna. Tylko my musimy pomóc odejść tak naprawdę, żeby ulżyć jego cierpieniu. Myślę, że dlaczego to odrzucać? Nie? Znaczy, ja myślę, to powinno być, wiesz, tak lub nie, tylko każda sytuacja powinna być analizowana indywidualnie. Tak, jakoś prawnie uregulowane do tego, żeby miał, wiesz, człowiek możliwość taką po prostu do takiego godnego odejścia w takich... Tak, no, żeby po prostu ulżyć cierpieniu. Tak, żeby zmniejszyć to cierpienie, oczywiście. No, tak samo, chociaż myśmy już rozmawiali wielokrotnie o zwierzętach. Kościół katolicki uważa, że zwierzęta nie mają duszy, no ale samo jak zwierzę cierpi, weterynarz też jest przed takim wyborem. Wie, nie potrafi mu pomóc, ale wie, że mu może ulżyć w cierpieniu. No to usypia, tak, bo widzi jego cierpienie autentycznie. Czuje jego cierpienie. Tak, słuchajcie. Ochrona praw rodziny, cokolwiek to znaczy, oparta na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Tak, Mateusz, wiemy, co robiłeś. Ja wiem więcej. Tylko tyle ci powiem. Ja chyba nie chcę wiedzieć. Ja mam bujną wyobraźnię. Potrafię to sobie zwizualizować. Znaczy, tak, to jest dla naszych poliromantycznych, poliamorycznych znajomych. Okej, ja się wypowiem, powiem, że ty jesteś w opozycji. Tego, ale że monogamia? Że nie, odnośnie poli. Aha. No, trochę tak. Moim zdaniem... Ale ty też się nie lubisz dzielić. No nie lubię się dzielić. No widzisz? No ale wiesz, no, jeżeli są osoby, które się na to godzą i na przykład żyją w takim otwartym związku i że mają na przykład więcej niż jednego partnera bądź partnerkę, no to czemu nie? Ja myślę, że jeżeli są dobrze dogadani, to takie osoby są w stanie autentycznie stworzyć takie naprawdę głębokie relacje, taki fajny związek taki partnerski ze wszystkimi. Więc no, kwestia dogadania moim zdaniem oczywiście, to jest moje prywatne zdanie. Ja raczej bym nie mógł żyć w takim... ja to odbieram jeszcze, wiesz, no z innego punktu widzenia, że jeżeli kogoś tam się faktycznie tam kocha, tak, z takiej miłości, uderza uczuciem, to jest
według mnie co innego. No to niż taki skok w bok, wiesz, w sensie tylko i wyłącznie no, cielesność, na, tak, na, tak, tak, tak. Ten stosunek. No, to znaczy ja... Ale oczywiście mi to nie przeszkadza, także jeżeli są takie związki i są takie osoby, to super im życzę. To subskrybujcie. I, tak. tak, słuchajcie, no to, że osób tam przeciwnej płci, no jakby... Nie mam z tym żadnego problemu, że jest związek z osobami tej samej płci, to jakby... Ale to wiesz, Kościół to jest kwestia czasu, żeby Kościół po prostu... Myślę, że tak. ...zaakceptował tak. Te związki jednopłciowe, bo prędzej czy później to się musi stać. Owieczki będą odchodzić. To się musi stać, dokładnie. Tak. To jest po prostu kwestia czasu. Tak. Jeszcze chciałam poruszyć tę monogamię. Jakby, no ja po prostu nie uważam, żeby mogło to zadziałać na dłuższą metę. Coś takiego. Bo może się pojawić coś jak zazdrość. Na zasadzie coś takiego, co jest, nad czym jest no, ciężko zapanować. To jest chyba główne... Tak. Po prostu chodzi o czas, wiesz, jak zamierzasz, jeżeli nie wszyscy mieszkacie wspólnie, no to... Myślę, że mogą się pojawić konflikty, bo między dwójką ludzi się pojawiają konflikty, nawet jeżeli są bardzo podobni do siebie. A charakterologicznie, a no nie wiem, a jak wiesz, jeden mieszka 500 km, a drugi 200 i wiesz, i musisz, nie no sorry, dzisiaj jadę do Józka, bo on mnie potrzebuje. Nie wiem, jakby to mogło działać, ale... Ale są takie pary, istnieją takie związki. To nie wątpię, nie wątpię. Można poczytać o tym tak samo. Dużo jest artykułów, dużo jest książek na ten temat. No przede wszystkim, no, tak jak mówisz, no, tutaj jest ta kwestia, wiesz, dogadania, wzajemnego porozumienia się między sobą. Nie, Nie no jasne, nie neguję tego. Wiadomo, że ta zazdrość może wystąpić i to jest chyba właśnie najgorsze w tym całym związku, w tej całej relacji, co może być, która faktycznie tak, wiesz, niszczy tutaj te stosunki między tymi osobami. To znaczy, ja myślę, wiadomo, że poligamia to jest zjawisko, które występowało na przestrzeni dziejów, to jest oczywiste, że na przykład w islamie to tylko oczywiście bogaci mężczyźni, to nie jest tak, że każdy muzułmanin po prostu tak może mieć 4 żony. Ci najbogatsi mężczyźni faktycznie mogą mieć 4 żony, natomiast no to królowie, to jacyś tam, to oni mają specjalne prawa. Natomiast mówię o takich regular, ordinary person. I w takich przypadkach też taki mąż, też jest to uregulowane, że musi poświęcić tyle samo, wiesz, te same dobra musi każdej z tych żon zapewnić i tyle samo czasu i tak dalej. Więc no nie wiem, czy wątpię, żeby w dzisiejszym świecie mogło to dobrze zadziałać, żeby nie było żadnych kwasów między tymi ludźmi, żeby nie było żadnych takich, nie wiem, żadnych toksycznej atmosfery, żadnych szpileczek wbijanych, żeby to, wiesz, ten związek mógł trwać latami. Nie wyobrażam sobie tego, no bo wiesz, jakieś to krótkie, takie niezobowiązujące relacje, no to wiadomo, ale mówię o takim związku długotrwałym. To nie, po prostu jakoś tego nie widzę. Wiadomo, że część z tych osób na przykład nie chce mieć dzieci, no to jest troszeczkę łatwiej, że jeżeli wiesz, ja chcę mieć dzieci z Józkiem na przykład, a z tobą Marek, no sorry, jesteś moim partnerem, ale z tobą nie chcę. Ale wiesz, my mieszkamy razem, więc to dziecko się będzie pod tym dachem wychowywać. No to są kwestie no, trudne zapewne. Tak. Na pewno, więc no, kwestia właśnie zrozumienia, rozmowy, dogadania się. Tak. Ale ja tego nie neguję, że nie są faktycznie jakieś. Nie, to jest oczywiście, że są takie. Oczywiście, że są tacy ludzie, tak nie chciałam powiedzieć pary, ale znaczy grupy. Ale. Czyli pary też są, które się wzajemnie dzielą. Tak, są swingersi, jest tak zwana zdrada kontrolowana. Tak, dokładnie. Wiadomo, tak. Są związki otwarte. Jest też taki fetysz. Są też białe związki. Tak, jest też taki fetysz nawet, że wiesz, że. Lubisz mieć to uczucie takiego, że cię partner zdradza, nie? O matko! Jest, dobra, słuchajcie, ja jestem starą babą ze wsi, spod kościoła. Ja nie wiem, ja nie idę tak z duchem czasu jak Wojtuś. Zresztą. Ja jestem taką konserwą. No co mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że jednak, tak mi się wydaje, że związek z ukochaną osobą, niech będzie jedna lub pięć, lub ile tam chcecie, chyba dążycie, poznajecie się i dążycie, żeby razem zamieszkać. Czy nie?
Bo ja jestem po prostu, wiesz, ja tak sobie to wyobrażam, że dobra, tak, pasujemy do siebie, słuchaj, let's see how it goes, zobaczmy jak, czy się pasuje. I wiesz, chcesz z tą osobą zamieszkać, a potem dochodzi Zbyszek, dochodzi Andrzej, no ja tak się Mariusz. Teraz zastanawiam, przecież patrz. I on gdzie mieszka? Przecież patrz. Gdzie sypia z wami, czy co? No ale teraz tak się zastanawiam, bo ten, w którymś tym odcinku omawialiśmy tak samo te zakonnice, no nie? Tak, tak, te konserwowane. Tak. No i patrz, no taki Jezus, no nie? To no. On sobie on też żyje, ma wiele, żyje tam sobie w niebie, nie? Mhm. No i jak potem z tymi, to ma taki swój własny harem. No ma, tylko czyli że tam żyje, nie ma cielesności. Żyje w poli, no. No sobie piernik wie tak naprawdę, jak to wiesz. Co te kobiety sobie tam wyobrażają? No właśnie, no to też jest takie, no. Czyli on nie żyje tak, wiesz, żeby żył w takim związku jednopłciowym, tylko... Bo tu faceci też tam. Tylko ma prawiczki konserwowane. Ma te swoje rzesze, fanów, groupies. Tych dziewic konserwowanych. I prawiczków i co? No i tam sobie siedzi na łące z tymi owieczkami, barankami. Skaczą sobie z chmurki na chmurkę. O Boże, no tak. Jakby to wolny kraj. Nie no, jakby jeśli chodzi o wybory, nie mamy zbyt wiele opcji. Katolicy nie mają zbyt wiele opcji, jeśli chcą głosować zgodnie ze swoją wiarą. Mi się to podoba, że tam jest właśnie napisali, że bez względu na bez względu na to, kto wygra, żeby uszanować głos tak, większości. Tak, to jest bez sensu. Znaczy, przeczą sami sobie, bo niektóre z tych punktów, to możesz przytoczyć, no to dla mnie to jest taka po prostu martwa litera prawa. To jest tylko zapisanie kartki papieru tekstem. No, też można tak to zinterpretować, aczkolwiek no, dla mnie spoko, że wiesz, że tam bez względu na to, kto wygra i tak trzeba to uszanować, że to wiesz, jakby... No to wiadomiks. Jakby ten swój... Taki, no to tutaj jest ukłon w stronę zasady oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, Bogu, co należy do Boga. No to jest ukłon w tym kierunku. Natomiast tu chyba jest oczywiste, że jak ktoś jest katolikiem i nie popiera, załóżmy, aborcji, no to nie będzie głosował na, załóżmy, partię, która zamierza wprowadzić prawo do aborcji. To jest oczywiste, że może tak im się wyda... Znaczy, myślę, że to jest też tak, żeby ten katolik po prostu zapoznał się z tymi programami itd., itd. No nic, moi drodzy, czy chcesz jeszcze coś dopowiedzieć? Nie, no to wiesz, no szkoda... Szkoda strzępić ryja, tak naprawdę to Wademekum, to on się nic nie zmieniło w porównaniu do tego, co było w tamtym roku. To jest jedno i to samo. Wprost, oni nie mówią na kogo głosować, aczkolwiek aż wszyscy wiedzą. Ten podtekst, który się tam kryje polityczny za tymi poradami, tak, no to jest po prostu oczywisty. No tak, każdy kto ma jakąś tam świadomość tego, co się dzieje w naszym kraju, to będzie wiedział, o co chodzi. No dobrze, jeśli chodzi o wydarzenia w naszym pięknym kraju, przejdźmy do dnia 26 marca. Otóż w tym dniu został aresztowany ksiądz Michał Olszewski, znany jako duchowny Zbigniewa Ziobry od Salcesonu. Czy można powiedzieć coś więcej o księdzu Michale Olszewskim? Z przyjemnością. Zapraszamy. O owym księdzu można powiedzieć bardzo dużo w sumie. Mhm. No, najbardziej chyba znany jest z akcji, jest w ogóle egzorcystą, czyli tam wypędza te kurcze siły nieczyste. No i co, zasłynął z tego, że pewnego ładnego dnia starał się wypędzić ducha. To było 8 lat temu? 9 lat temu? Jakoś tak. No, jakoś tak. Starał się wypełniać, kurczę, ducha weganizmu, czy tam wegetarianizmu. Przy pomocy, kurczę, salcesonu. Tak. Kącik literatury racjonalisty. W dzisiejszym odcinku fragmenty książki księdza Michała Olszewskiego. Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie. Pytam, kim jesteście? A one mówią, że są demonami wegetarianizmu.
Rozkazałem im, by wyszły, a one na to, że nie wyjdą. Pytam, jakie są przeszkody do wyjścia? Na co one... Nie nakarmisz jej mięsem! Mamy w nowicjacie, gdzie pracuję, 20 parę świnek. Co jakiś czas bijemy świnkę dla siebie na mięso i akurat była świeżo zrobiona kiełbasa. Więc mówię do księdza, który się ze mną modlił. Mamy trochę swojskiej kiełbaski. Przynieś i poczęstujemy te duszki. Duchy zaczęły krzyczeć. Nie, nie waż się przynosić kiełbasy. I mówią do tego księdza. Bądź człowiekiem, nie idź po tę kiełbasę. Wtedy mi przyszło do głowy, że jest coś lepszego niż kiełbasa i mówię. Salceson przynieś. Przyniósł ten salceson. Trzymałem figurkę Matki Bożej z Guadalupe i powiedziałem. Pod rozkazami Matki Najświętszej macie jeść ten salceson. Zaczęły jeść, w końcu mówią. Nie wytrzymamy tego. I wyszły. Tak, to jest ten poziom absurdu. To jest tak, naprawdę ten poziom absurdu. No, pan jest oczywiście przekonany o swojej skuteczności, tak. Jest fanatycznie, wierzy w to co mówi. Może już po jakimś czasie sam w to uwierzył. No cóż, natomiast... Mało tego jest, prowadzi tą fundację Profeco. Profeto. Profeto, tak, przepraszam. Jest tam tutaj, że po jakimś... Czyli Profeto, czyli profet to jest... No. Navi po hebrajsku. Ten co... Prorok! O, prorok. Prorok, sorry, polski język to na język. No. Jest tam tym głównym, nie wiem, dyrektorem, czy... Tak, szefem, Big Bossem. Należy do zakonu Sercjan. Sercan. Sercan, sorry, co to jest? Co to jest zakon Sercan? Nie wiem. Najświętszego serca Jezusowego. Strasznie dużo tych zakonów. Ale te nazwy... Te nazwy po prostu. Serio, wymyślcie sobie lepsze nazwy. No i co? Sprawa wygląda następująco, że owa fundacja przystąpiła do pewnego zaczerpnięcia środków z funduszu Sprawiedliwości, którym zarządzał w owym czasie pan Zbigniew Ziobro, pseudonim Zero. Hej. Jak to mówi klasyk? Nie wiem, dla mnie pan Zbigniew Ziobro. No i co? Okazało się, że są tam po prostu pewne jakieś przekręty, że ten przetarg, no, to tam spisali, prawda, że w ogóle strasznie szybko dostali te środki. W ogóle jak się miał nazywać ten ośrodek? Archipelag. Wyspy wolne od przemocy. I tylko tak powiem, sorry, znowu mi napiszą, że ci przerywam, sorry. Jakby miał zajmować się pomocą ofiarom przemocy. Przemocy, tak. Ale jak czytamy tam w artykule, w ogóle był fajny reportaż właśnie w TVN24. Nazywał się Miliony dla dobrodzieja pana Rafała Stangreciaka. No i właśnie po tym artykule w sumie zaczęło się ta nagonka, lawina. To bodajże chyba wyszło w poniedziałek, a we wtorek już... Tak, no bo 26 marca tak. On został aresztowany, no tuż przed świętami. No i potem już szambo się wybiło. Czy słusznie, czy niesłusznie? No myślę, że słusznie. Oczywiście, no to zacznijmy od tego, że... To jest przecież z naszych podatków. Z naszych podatków, tak. Prawda? Więc no w ogóle... Nie wiem, jakim prawem dostała pieniądze fundacja, która ma praktycznie zerowe doświadczenie w udzielaniu pomocy takim osobom. Znaczy, że osobom. Że występowały też fundacje, które z wieloletnim stażem, miały wiedzę o tym, jak takim osobom pomagać. No ale tu wiesz, znajomości wybrały. No tak. Prawdopodobnie, oczywiście. Tam zostały ujawnione między innymi właśnie, że ten ksiądz ma powiązania z panem Zbigniewem. Z panem Z. Nie, no, jakby się maszkują się. No, zapewne, no to wiesz, no, tam no. Każdy z każdym, jak może. Tak, każdy z każdym się zna, no nie? Tak. Wszyscy są tymi religijnymi fanatykami, także... No tak, Ziobro tam... Razem, tak, wiesz, tam tak. U Rydzyka w pierwszym rzędzie, kurczę, stoją. Nie tak, trzymają się tak za ręce tak, i dokładnie. Tak... Orki... Orki z Majorki... Orki z Poznania... A ty, to była piosenka Michaela Jacksona. Tak, przeróbka, no. Tak. W ogóle też... Hill... Nie.
Też nie pamiętam tytułu. Bardzo ciekawe jest to, że w owym projekcie znalazły się również jakieś studia nagraniowe, które mają być na terenie tego budynku. No, który ma pomóc tym ofiarom przemocy. Pomóc tym ofiarom. Cały czas pytanie, mówimy o tym samym. Pytanie, jak? Nie wiem, może tam będą nagrywać. Ale po co? Po co? Znaczy nie, po co nie, nie wiem, bo nie wiemy, jakby nie znamy jeszcze finału tej sprawy. No i jak czytamy tutaj ksiądz Michał Olszewski w jednym z, no, w pewnej rozmowie z mediami właśnie wyjaśnia, że te studia nagraniowe to mają służyć jako pomieszczenia do muzykoterapii. Tak jak no, Tamara, Makadara. Tak, ale w jakim stopniu, jakby to miało pomóc tym osobom? Znaczy nie, jest coś takiego, na przykład jak teatroterapia, jest coś jak psychodrama, autentycznie. I na przykład muzyka tak, też jak, pomaga. Jak ta babeczka w sprawie reportera. Wiem, no to ta no, właśnie tucze... Tamara González-Perea. Tak, sprzedawała te potem wiem, te instrumenty jakieś tysiące, grube tysiące, tam za pięć. Tak, było. Nie, to nie piję do tego. Tylko mówię, że na przykład wiesz, jesteś jak psychodrama, jakby spoko, nie zamierzam się doczepić do tego, bo jeszcze jakby ten budynek nie powstał, nic tam się takiego znowu nie podziało, do czego by się można było przyczepić. No, natomiast chodzi o te pieniądze. No tak, no to tam w ogóle przekręty, jakieś machlojki. No właśnie, o co chodzi z tymi przekrętami? Podobno, że firma, która wykonywała te budowy, tam płaciła potem. Mhm. Im jakby tej fundacji, tak, mhm. pieniądze jakby dzierżawe, no jaja, no po prostu, mhm. no, rzeczy niesamowite. Czyli mnie też rozumiem, że, no, czyli te pieniądze szły jakby do tego księdza, do kieszeni tego księdza. No, prawdopodobnie była to pralnia brudnych pieniędzy. Okej, rozumiem. No, mnie też ciekawi, na przykład jest w artykule, że ta fundacja mówi, że ta archipelag Wysp Wolnej od Przemocy mhm. właśnie służy ofiarom przemocy, zarówno domowej, społecznej, kościelnej. Ja na przykład bym, jakbym doświadczył takiej przemocy kościelnej, to nie chciałbym... Żeby ksiądz ci udzielał pomocy. Nie wyobrażałbym sobie, i wiesz, żebym uczęszczał do takiego centrum... I ten sam ksiądz, co cię molestował 20 lat temu, Nie wyobrażam sobie, żebym po prostu przychodził do tego centrum terapeutycznego, które jest takie, wiesz, katolickie, no nie? Wiem. Skoro zaznałem przemocy z tego środowiska. Wiem, to chcesz od niego uciec jak najdalej. Chciałbym od tego uciec, nie? Wiem, no to wiem, właśnie wiem. Tak jak mówisz, nie wiem, tam gdzie ksiądz jakiś tam, wiesz, obmocywał czy coś, nie? I teraz ci robię muzykoterapię. A teraz on napierdala z tym bębem. Trójkątem tam chyba elektrycznym. Tak. To jest po prostu... Orki z Majorki. No, tak. No cóż, czekamy na finał, tak, bo ksiądz został aresztowany na 3 miesiące, na razie. Oczywiście Fundacja Profeto jest oburzona, tak. Że to jest zamach na ich prawa, bla 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 bla. Jest w ogóle jakiś list, tak samo petycja, podpisy zbierają, tak, żeby go uwolnić. Tak. No, szuka na kiwie, co na ryju. No tak, no słuchaj, jeżeli są przesłanki takie, że osoba dopuściła się jakiegoś przestępstwa. I pomimo tego, czy to jest, wiesz, jakiś duchowny, tak, katolicki, czy to nie wiem. No tak, to... wobec prawa państwowego no przynajmniej powinniśmy być równi. No i tak wyglądają te procedury. Bez względu na to, czy to jest ksiądz, czy nie ksiądz, to jest jakiś, kurczę, nie wiem, senator, czy poseł. Tak. No to tak, przynajmniej, chociaż wiesz, jak to jest często z tymi politykami, że oni dostają taryfę ulgową, albo na przykład celebryci dostają taryfę ulgową. Ale nie, to już jest po prostu temat na głębszą flaszkę. Ale co chciałam powiedzieć, to no póki co nie jest podejrzany, nie jest na razie oskarżony, więc czekamy, jak się rozwinie sytuacja. No jeszcze chciałam powiedzieć, ile tam tych, ile, jaką kwotę dostał z tego funduszu. 100 milionów bodajże. Niecałe 100 milionów złotych, tak. No to są olbrzymie pieniądze. Które mogą być zostać spożytkowane no, znacznie lepiej, no, albo tak. przekazane fundacji, które naprawdę ma doświadczenie z tego zakresu. I dobre jakby wyniki, dokładnie, rezultaty. Dokładnie. No też myślę, że jeżeli powstaje taka instytucja, która ma właśnie pomagać ofiarom przemocy, no to może żeby nie była nacechowana religijnie, nie? Mhm. Bo wiesz, co chodzi, no, nie jesteś katolikiem, szukasz takiej pomocy i
może cię tam nie przyjmą, może ty nie chcesz tam iść, bo nie czujesz się tak. jak wśród swoich. Dokładnie. I więc to jest takie powinny być neutralne. To jest też niedorzeczne właśnie, że pieniądze publiczne mhm. idą na fundację, która ma pomagać właśnie tym ofiarom przemocy i mhm. to centrum pomocy jest właśnie nacechowane tak. tą taką, wiesz, no, wiarą, tym katolicyzmem. Tą konkretną wiarą. Tak. Raczej... To nie jest takie, uwierz, że nie wiem, wyzdrowiejesz, coś takiego. Nie, dokładnie. Tylko to jest nawróć się, tak jest. To jest twój grzech. To być, tak, być może nie wiemy, co się tam dzieje, ale być może właśnie ta pomoc, nie wiem, na przykład jakaś forma terapii, załóżmy, jest taka nacechowana właśnie tymi elementami religii katolickiej. Mhm. Na przykład, wiesz, może jest coś wmawiane, że to się wydarzyło, bo zgrzeszyłeś. Nie? Jak taka osoba, wiesz, cały czas wmawia się jej, że jeżeli jest winna, to jak ona się ma od tego uwolnić? Nie wiem, tak mi się, to są tylko moje spekulacje, bo póki co ksiądz Olszewski jest zatrzymany, nie wiemy, co się działo w tym centrum. Sytuacja się rozwija. Znaczy, nie wiemy, jak to tak naprawdę wyglądało. No to, co tam reporterzy odkryli, to ujawnili. Jakby no, to cała akcja z pieniędzmi. Na razie to chodzi o pieniądze, ale jak wyglądała ta pomoc, to nie wiemy, więc możemy tylko spekulować. No. Także czekamy na rozwój sytuacji. Rozwój sytuacji i monitorujemy, bo sprawa jest rozwojowa. No, rozwojowa i ciekawa. Mm-hmm. To są nasze publiczne pieniądze, które przygarnął ksiądz od Salty Sonu. Nie szły. Który jest troszkę, ma opinię takiego. No, dokładnie. No, troszkę, wiesz, to nie jest jakaś mega poważna osoba. Wiem, że on się tam od lat angażował w przeróżne inicjatywy, ale no jak ktoś mówi publicznie, że wiesz, bierze salceson i no to jak można taką osobę, albo troluje, albo nie wiem, albo jest naprawdę, jest, żyje w takim uniwersum absurdu. No. To by było na tyle, kochani, bo Wojtuś musi iść. Tak, trzymajcie się cieplutko, bo buziaczki i widzimy się w następnym odcinku. Możecie nam postawić kawusie w serwisie Bajkofitu. Buziaczki, bye bye. Pa, pa, pa.